Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja jestem Pan Radny i w dzisiejszym odcinku kontynuujemy nasz dyżur na stacji Czerwin. Wiem, w poprzednim odcinku zaciął się symulator i nic nam się nie pokazywało. Dzisiaj już zostało to naprawione. Dzisiaj już zostało to naprawione. My czekamy na kolejny pociąg, który niedługo powinien wjechać na naszą stację. No właśnie się pojawił. I wszystko widać. Już mówiłem o tym, że się nagrało. No właśnie, że gościu sobie wyszedł i napisał powód, po tym jak został rozkład jazdy, no ale... Cóż... A ma u mnie postawił, że 21 minut. 21:35. No cóż, sobie to zna. Mogę dzisiaj na pociąg. Tak, tak, że pomnikę zrobiłem na poprzednim odcinku, że ja tego nie zauważyłem. Nie może tak być. Jestem bardzo zdziwiony. No ale reszta była widoczna. A ten co ma postoju tej przynajmniej 40 minut. Ojejku. Co to się dzieje? Czemu takie duże postoje u mnie? No cóż, wyślemy pana na bok. W takim razie, skoro ma taki długi postój, będziemy myśleć, czy coś uda się szybciej. Będę naszyć sobie szlakienkę za blokową. A, bo ten jest niby offline. I ma jeszcze rozkład, to dobrze. Nic się nie stało w tym razie. Nie, że wszystko dobrze widać, wszystko dobrze się nagrało. Ja sobie pozwólcie, drodzy Państwo, że to nie ma zobaczę, co... Jak ładnie widzę wszystkie kolory widać. Jakie są. Mimo tego, że jest dosyć jasno na dole. Ale ładnie widzę, SCS się przechwytuje. O, mam przerzutne ograniczenie do 60. Prędkością 85. Zresztą można.
Ano, i zapisz co dostaję. Dobra. Mówię, no ja to tutaj się może za bardzo przejmować, gdyż ma SPL, czy nie? Pan spędziemy przyjechać z prawej strony, pojedzie na górę. Pan cały czas. Jeszcze nie był zapowiedziany. Wiesz, tam gdzieś sobie przejedzie. Mam na krótki postój. Cały budowie, a potem się zaczyna. Jest to pierwsza 31. No i mógł sobie zakończyć u mnie, ale to jest stawę. A ten ma tylko postój. Dobra, damy radę. Motowar pojedzie na inną bocznicę, tam jest bliżej. Co jest tutaj? Ja teraz myszką skręguję, to jest bocznica. Powiedzie, a nie nasz. Dobra. Tam to widzę bardzo pomału. Cofa. No i sobie też nie dobrze. W ten sposób mi się też i takie rzeczy ma, nie? A ten 303, 303 to co nam w ogóle żyje? Nie mam. W ogóle dużo towarowych dzisiaj. No i też ekspresów pasażerskich, ogólnie dużo dzisiaj pociągów. Może na to, że jest piątek. Ludzie grają. Zresztą nie jest taka późna godzina.
na Pan powiedzie punktualnie. Napiszemy sobie z postojem Pana. A usunę linkę, bo chciałem sobie robić kontynuację i zmienić numerek. Wczoraj już był usunęty. Przyjmę oczywiście. Nie, ja tu wiem, że mam dużo na problem. A znowu się zrobiłem to harowanie. Zawsze, że sobie w odpowiedzi czas. O, nie pięknie. Dobra, i to jest T5, czyli pojedziemy sobie na szmatelkę. Warowy 90, na szmatelkę. Może być i nawet teraz. Nie widzę problemu. O tym się dobrze rozpowiadam. No cóż. Udało się panu. Rzeźniki na rudę. Dobra, zapraszamy pana. Pięknie, wielki hołd na świat.
Dobra, i to nas będzie przejmujemy oczywiście. A, tu się już sprawdzę, nie zatrzymuję, patrzcie. Ile tych pociągów się zebrało? Panie, będzie wszystko nie wchodzić. Nie. Się zobaczymy. Zero kończy. I zębu. Potrzebujemy jedną poszową.
jestem Bonarka Endopsar. O, już widzę tych kierowców na przejeździe, jak wyzywają. O, już to widzę. Właśnie, będzie nowy wywiad, ale to, drodzy Państwo, zobaczycie w następnym odcinku, więc czemu będzie? Subskrybujcie, ja się zamierzam na zobaczenie, na razie, cześć.